Dzień dobry. Witamy wszystkich koneserów gamingu na podcaście A&J. Ja nazywam się pan Jay i jest ze mną, jak zwykle, klasycznie pan A. Witam cię, panie A. Witam cię, panie Jay. Witam przede wszystkim jednak wszystkich słuchaczy. Powiedz mi pytanie absolutnie, chciałoby się powiedzieć codzienne. Z czym się dzisiaj spotykamy, panie Jay? Więc ja wiem, że już mówiliśmy prawdopodobnie wielokrotnie, że Baldura nie będzie na tym kanale. Jednak przykro nam, kłamaliśmy. Będziemy dzisiaj mówili o Baldur's Gate 3. Takie luźne przemyślenia, troszeczkę... Nazbierało się parę rzeczy z samą grą. Mamy też pewne wątki do poruszenia okołogrowe, mianowicie Larian i tak dalej. Ja wiem, panie Ej, że ty grasz ciągle dosyć intensywnie teraz w Baldura, więc na pewno powiesz coś od siebie. Oj tak. Więc z tym dzisiaj przechodzimy na mikrofony. Ja bym położył odrobinę więcej nacisku na to, że nawet nie będzie tak stricte na temat Baldura III jako gry, ponieważ krytykę ponad godzinną, jeżeli się mylę, nagraliśmy, był to materiał, z którego jesteśmy bardzo dumni, bo tam bardzo merytorycznie wchodziliśmy pod każdym punktem. Tak, bardzo skromnie się jesteśmy. Więc dzisiaj będzie też spory nacisk na Lariana i trochę na ich przyszłość, bo teaser szybciutki, jeżeli ktoś nie wie, bo o tym zaskakująco nie było aż tak głośno, jak moim zdaniem powinno być, a mianowicie no oni zerwali współpracę z Wizard of the Coast, to jest na razie teaser, przez co nie mogą dalej kontynuować pracy nad Baldurem, więc muszą albo wejść w współpracę z kimś innym, albo tworzyć coś oryginalnego. Więc tak, uważam, że to przeszło odrobinę pod radarem, jak to się mówi, i nie było o tym wystarczająco głośno, więc między innymi o tym, o jakości gry, o tym, co dalej, w jakim miejscu jest teraz i trochę taka refleksja po półtorej roku od premiery, jak po prostu patrzymy na tą grę, ponieważ przy premierze byliśmy bardzo zauroczeni. Pan Jay w ogóle, to też z pewnością wiecie, jeżeli słuchaliście nas już od jakiegoś czasu, on jak się dorwał do Baldura, to grał przez prawie chyba 8 miesięcy tylko w tą grę, więc teraz chcieliśmy trochę z dystansu już na to spojrzeć. Myślę, że już piękny teaser zrobiłem, panie Jay. Możemy zacząć. Tak, znaczy ja nie nazwałbym tego teaserem, ale bardziej pełnoprawnym trailerem cinematic 8-minutowym, spokojnie. 4K. Żartuję. 4K. Zanim przejdziemy do materiału, chcielibyśmy jak zwykle podziękować za wszelaki feedback, subskrypcje, komentarze konstruktywne, bardzo przyjemne. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, daje nam to ciągle motywację do dalszych nagrywek. Dziękujemy i bez zbędnego przedłużania. Panie Ej, ja wiem, że ty... Może zacznij samą pogadankę o tym, co najbardziej nam się nie podobało w trzecim Baldurze i też postarajmy się nie dublować naszych słów z tej krytyki po 500 godzinach. Także jak byś chciał to ugryźć, panie? Wiesz co, ja, jak sam zauważyłeś, nie ma sensu się powtarzać i powiem jedynie rzecz, która... Teraz osobiście, moim zdaniem, jest jeszcze bardziej dla mnie osobiście naświetlona, ponieważ właśnie znajduję się, gram po raz, nie wiem, po raz czwarty w Baldura na Honor Mode i jestem w akcie trzecim, no i ciężko jest być w tym akcie i grać w tą grę z takim samym uśmiechem, jak było to w akcie pierwszym czy drugim, ponieważ jest on obiektywnie nieskończony, jest jawnie ucięty content, Upper City na przykład, które zdecydowanie nikt mi nie wmówi, że ono nie było w planach, ono na 100% było w planach, ono się przebija gdzieś w jakichś losowych dialogach, w notkach, w informacjach dla gracza, więc ja bym tą krótką pogawędkę o samej jakości gry, bo zaraz będę chciał jeszcze zapytać się o nasz punkt widzenia taki właśnie retroakcyjny, czy matko, źle powiedziałem? Retro... Tak, retrospekcyjny, tak. To po prostu naświetliłbym sam fakt aktu trzeciego, który jest nieskończony i jest to dla mnie troszeczkę bolesne, bo powiedziałbym, że akt pierwszy i drugi to są absolutnie legendarne momenty w życiu każdego gracza, wybitna zabawa od początku do końca, po czym wchodzimy do aktu trzeciego, który jest rozmyty, jest zrobiony z troszeczkę za dużą skalą, z brakiem, powiedziałbym, takiego solidnego pomysłu, więc to jest dla mnie największy problem gry. Myślę, że dla mnie, nie tylko dla mnie, nie byłoby problemu, jakby Baldur's Gate 3 skończył się na drugim akcie. Zwłaszcza, że skala epickości walki z bossem, z Ketrickiem, który ma dwie formy, no można spokojnie, można sobie pomyśleć, że okej, napisy końcowe. Piękny, epicki koniec. Dobra, to jednak powtórzę się z jedną rzeczą, którą mówiłem przy okazji tej krytyki. Taka scenka, gdzie armia, jak oni się nazywali, Absolut, rusza na miasto
te wszystkie truposze, ten główny tak, Netherbrain i tak dalej, wielka armia rusza na miasto właśnie właściwe, a my dochodzimy do miasta i nic tam nie ma, wszystko się rozmywa, jakby cały wątek rozszerz się po kościach i możemy sobie łazić 50 godzin i nie wiem, gadać z każdym NPC-em w Lower City. Piękna rzecz. Fabuła, rozpęd fabularny, pacing fabularny, tak zwany, po prostu wyrżną głową w ścianę betonową. Tak, tak. To... wiele bolączek trzeciego aktu. Z większością się zgadzam z tym, co mówisz. No, ewidentne ślady niedorobienia i tak dalej, i tak dalej. I znając historię Lariana, ja miałem wielką nadzieję, że ten cały trzeci akt zostanie zreworkowany, tak, stworzony od podstaw przy okazji edycji GOTY. Ale uwaga, tutaj paradoks paradoksów. Gra GOTY, która wygrała Game of the Year tytuł. Czyli oni wszystko 3. wygrali w ogóle. Oni performera, muzykę. Wszystko hurtowo, wiadomo. Astarion też, voice actor Astariona. To jest pierwsza gra, która nie będzie miała, wszystko wskazuje na to, że nie będzie miała edycji GOTY, co, czy tam edycji zremasterowanej, czy edycji, jakkolwiek by to się nie nazywało, co warto zaznaczyć, było pewną tradycją, jeśli chodzi o Ulariana. Prawda, panie? Ej, przecież co, to właśnie... Divinity miały te reedycje i tam ty mi mówiłeś, że bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o najgorsze właśnie te części, chaptery Divinity Original Sin 2. I to jest paradoks, bo gra, która naprawdę wygrała GOTY, będzie pierwszą grą Lariana, która nie dostanie takiego remastera, a ten akt trzeci bardzo, bardzo by potrzebował tego. I no, okej, ja powiem za siebie, ale jeżeli tak hipotetycznie... Jeżeli by wyszła, to właśnie wyszedł Baldur's Gate 3 z reworkowanym tym trzecim aktem, co się raczej nie wydarzy, tak jak mówię, to ja po prostu bym łyknął to jak młody, trenowany pelikan. Ja bym wrócił do tej gry na kolejne x godzin, trzycyfrowe x godzin. No. Wiesz co, powiem, że ja bym od ciebie bardzo chętnie przejął pałeczkę, że się tak wyrażę, jeżeli chodzi o kwestię troszeczkę historii Divinity drugiego, bo ja nie ukrywam, moją przygodę z Arianem zacząłem od właśnie Divinity, nie od Baldura. Ja już byłem wielkim fanem, zanim w ogóle była mowa o Baldurze. I gra na premierę dwójka Divinity Original Sin 2 oczywiście miała ten problem, że akt czwarty, czyli właśnie można bardzo w bliźniaczej sytuacji postawić to do tego, co ma miejsce w Baldurze trzecim. Ostatni akt, bo tam właśnie czwarty był ostatnim aktem, był źle zrobiony. Nie będę teraz recenzował gry, bo to 3 godziny byśmy się tutaj posiedzieli. Jednakże po prostu był źle zrobiony. Gracze nie byli zadowoleni. Jakość aktu czwartego była niezadowalająca i po raz kolejny bliźniacza sytuacja. Akt pierwszy był najbardziej chwalony i był nazywany w ogóle największą legendą świata gamingowego. Dlaczego? Ponieważ też był early access i też dostawali komunikację i feedback od graczy i im dalej właśnie w las, bez tego trzymania za rączkę przez graczy, tym było odrobinkę gorzej i czwarty akt najbardziej na tym ucierpiał, przepraszam. Potem, że tak powiem, o 180 stopni to się odwróciło, ponieważ Larian na spokojnie uspokoił sytuację i troszeczkę zremake'ował ten ostatni akt i wiele graczy można poczytać sobie na różnych forach na temat tego aktu w Divinity i jest teraz uwielbianym aktem przez graczy. Zostało dodane do masa kontentu, masa poprawek, masa łatek związanych właśnie z samym kontentem czwartego aktu i właśnie nie ukrywam, że... Za dużo jest takich bliźniaczych sytuacji między Divinity drugim a Baldurem trzecim, żeby natychmiast automatycznie nie zastanawiać się, co by było, gdyby taki treatment, taki treatment, każdy wie, o co chodzi, dostał właśnie Baldur. I wyobraźcie sobie, że teraz dostajemy informację na losowym Twitterze od Lariana, że siema, właśnie zreworkowaliśmy akt trzeci, dodaliśmy Upper City, Gortash nie Panie, będzie... Proszę, bo to boli. Nie mów tak. No ja wiem, no ja właśnie wiem. To, że możemy tylko gdybać, to naprawdę jest po prostu wkładanie brudnego palca w świeżą ranę. No, no tak. Jeszcze... Dobrze, no. Dokończ, proszę. Nie, w sumie to skończyłem, śmiało. Okej, no to ja chciałbym jeszcze troszeczkę polepszyć sytuację i do tej zabrudzonej rany, w której przed chwilą wierciliśmy tym paluchem. Ja tam wsypię teraz soli, dlatego, bo było DLC... W produkcji, na jakim stadium, ale zostało brutalnie zarżnięte, przedwczesną śmiercią umarło. Dlaczego, możecie się spytać? No przez tą właśnie, tak naprawdę, jeden z główniejszych wątków dzisiejszego materiału, czyli to, jak współpraca Lariana, czyli producenta gry z Wizards of the Coast, czyli właścicielem marki D&D, Dungeons & Dragons, rozeszła się w sposób...
dosyć gwałtowny, nie taki, jakbyśmy chcieli, myślę, i my jako gracze, i oni. Panie Jay, wiesz co, wybacz mi, ale chciałbym na chwileczkę, bo chciałbym jeszcze domknąć temat, bo ja wiem, że kwestia Wizardów to będzie bardzo duży wątek tego materiału. Tak. Zanim otworzymy ten duży wątek, chciałbym jeszcze domknąć poprzedni. Okay. Jednym bardzo prostym pytaniem, tak jak powiedziałem w tym pięknym 8K teaserze, dla nas Baldur od premiery wielokrotnie, prywatnie rozmawialiśmy, czy to nie jest gra dekady. Jesteśmy wielkimi fanami, byliśmy kompletnie oczarowani i chciałbym właśnie teraz, korzystając z tytułu, z filmu Baldur's Gate 3 po półtora roku, zapytać się, zwłaszcza ciebie, bo właśnie mam wrażenie, że ty będziesz w tym lepszy ode mnie, ponieważ ja aktualnie dosłownie co noc ogrywam Baldura. Jak właśnie z perspektywy upływu czasu, kiedy już te takie pewnie pierwsze emocje i pierwsze takie, matko, nie miałem nigdy styku z tak rozbudowaną, jest taki wyraz branching, czyli właśnie rozchodzenie się na różne wiele możliwości. Jak właśnie trochę z dystansu już, kiedy te emocje opadły i oczarowanie opadło, myślisz sobie o Baldurze i co po prostu myślisz? Czy dalej podtrzymujesz, że to może być gra dekady? Czy dalej podtrzymujesz, że wiesz, na pewno gra roku zeszłego i tak dalej? Prosta opinia. Ja miałem kontakt ostatni z Baldurem już jakiś czas temu, ponad pół roku temu, i to jest generalnie trudne pytanie, ponieważ wydaje mi się, że nie do końca będę obiektywny, bo musisz wiedzieć jedną rzecz, panie Ej. To nie to, że tylko był pierwszy jakby styk z Larianem przy okazji trzeciego Baldura u mnie. To był pierwszy styk z tak naprawdę CRPG-iem. Nie to, że pierwszy raz widziałem na oczy, ale kamera z góry. To była, jak pamiętasz, może bardzo duża bariera dla mnie. Więc Baldur's Gate 3 był potrójną, żeby nie powiedzieć poczwórną świeżością, jeśli chodzi o doświadczenie growe dla mnie. Więc ciężko mi będzie powiedzieć, jak sobie wspominam teraz Baldura po tym czasie, samą grę, bo ja nie mogę o tym myśleć o samej grze, tylko o samej grze, tylko mam właśnie to całe doświadczenie, te całe nowe perspektywy, które mi się jakby były nieodłączną częścią poznawania Baldura III. Ale to wiesz, mógłbyś skupić się na takich rzeczach jak dialogi, jak prowadzenie fabuły, jak wiesz, takie nawet o rzeczach, z którymi miałeś wielokrotnie styk, będąc po prostu graczem, prowadzenie wątków, branching i wiesz, takie rzeczy, które nie były dla ciebie kompletną nowością, wejście w nowy gatunek, tylko właśnie takie spojrzenie po czasie na po prostu jakość gry. Dobra, to ja mogę odpowiedzieć, trochę przerobić to pytanie i powiedzieć, co mi zostanie, co zapamiętam z Baldura III do końca życia i wątpię, żeby jakakolwiek gra to przebiła? No, na pewno. Dlaczego nie? Dobra. Ten właśnie branching, to ilość rozchodzących się wyborów i ścieżek na każdym kroku, na każdym queście i to, ile rzeczy Larian przewidział, ile zależności właśnie przewidział w postaci dialogów, które były przygotowane na taką ewentualność, że gracz zrobi to, potem tamto, albo zrobi to w zupełnie innej kolejności, albo pominie punkt w środku i przejdzie z punktu pierwszego do punktu trzeciego, albo przejdzie z punktu trzeciego do punktu pierwszego. Rozumiecie, o co mi chodzi? I że to wszystko było przemyślane. I ja ci mówiłem to też wielokrotnie, panie Ej, ale jakby ja jestem completionist, tak? Ja lubię chodzić ze szczoteczką, oczywiście jak gra mi usiądzie i lubię czyścić i naprawdę robić to na 100% platynki i tak dalej, bo ja po prostu tak gram w gry. Mówię, zwłaszcza jak mi usiądzie. I boli mnie niezmiernie to, że ja wiem, że ja nie wyczyściłem gry Baldur's Gate 3. To, że ja zrobiłem 6 playthrough i tam mam 500 godzin, to nic nie znaczy, ponieważ jest tyle właśnie tego branchingu, że ja nawet nie wyobrażam sobie, że są rzeczy, które można zrobić w tej grze, już nie mówiąc o tym, że ja mogę je, że ich nie zrobiłem, bo na przykład zapomniałem. Ja po prostu sobie nie zdaję sprawy z pewnych ewentualności, które można po prostu zrobić w tej produkcji. I to mnie boli, ale to mi też pokazuje, jak to niesamowicie fenomenalnie została zaprojektowana ta gra. I to jest coś, co zapamiętam zawsze. Autentycznie ja nie widzę, jak inny deweloper w innej grze mógłby przebić to, bo ja w ogóle nie wiem, jak możesz mieć tak duże IQ, mówię tutaj o Larianie, żeby pomyśleć o tych wszystkich rzeczach. Wiesz, nie mówiąc o tym o implementacji
w też bardzo dobry sposób implementacji tych pomysłów w grze, żeby to działało, żeby to się wszystko kleiło. Ja trochę nawiązując do tego, bezpośrednio nawiązując do tego, co powiedziałeś, ty powiedziałeś, że... Się nic nie zmieniło, jeszcze dokończę, to się nic nie zmieniło, moje myślenie właśnie o tym aspekcie gry, to się nic nie zmieniło, jak grałem, byłem w szczycie hype'u, to się nic nie zmieniło teraz, czyli po tam x miesiącach, to się nie zmieni za parę lat. Okej. Okay. Powiedziałeś, że o wysokim IQ, ja w żadnym wypadku nie chciałbym tego negować, absolutnie nie taki jest cel mojej wypowiedzi, tylko moim zdaniem nawet, ja bym to spojrzał z takiej trochę drugiej perspektywy, że wystarczy na Lariana, czy też na tego Svena, który no ciężko aż mi w dzisiejszym świecie myśleć o deweloperze czy CEO korporacji growej i mieć uśmiech na twarzy, a właśnie on coś tego wywołuje, bo ty powiedziałeś, że mają, wiesz, wysokie IQ, są inteligentnymi ludźmi, z pewnością są, absolutnie tego nie neguję, jednakże moim zdaniem przede wszystkim coś, co wybija się w towarzystwie, w grupie larianowej, to bycie graczami, bo oni, panie Jay, D&D, oni zjadają na śniadanie, po czym idą spać tym. I stąd, wiesz... Czekaj, chyba troszeczkę nie zrozumiałem tego porównania. Zjadają D&D na śniadanie i idą spać, czyli że co? Nie, chciałem po prostu powiedzieć, że jedzą na śniadanie i idą z tym spać, czyli że cały dzień z tym spędzają. To chciałem powiedzieć. Może ja się wysłowiłem. Okej. Czyli że generalnie... Czyli, że zaczynają dzień od tego i kończą dzień na tym. O to chodzi. Okej, dobra. Malutki misunderstanding. I to po prostu pokazuje, że jeżeli, wiesz, też trochę dotknę tematu, który jest z tym związany, mianowicie pasję, i to bardzo szybko przez to przejdę, ale z pasją w grze jest tak, że bardzo ciężko jest zatrzymać pewną klatkę i pokazać palcem, mamo, tato, tutaj jest pasja w tej grze, bo to jest coś, czego trudno jest to dostrzec gołym okiem, to jest coś, co nie możesz wskazać konkretnej klatki, konkretnego dialogu, konkretnego momentu. To jest coś, co czujesz. To jest coś, co wchodzisz do gry i tak masz, ej, ci panowie i panie obdarowują swój produkt po prostu pasją i to czujesz, będąc w tej grze. Tak jak mówisz, to ciężko wskazać konkretnym palcem, że o, tutaj pod tym kamieniem, tutaj pasja, tutaj ja widzę pasję. Mhm. Tylko to jest taki bardziej, powiedziałbym, ogólny vibe. To jest też motyw gry stworzonej przez graczy dla graczy. To tak, dokładnie. Bardzo podobna rzecz. Okej, panie Ej, idziemy do tej współpracy przedwcześnie zakończonej z Wizardami, czy co? Jak najbardziej, myślę, że możemy zacząć. Ja już zarzuciłem jeszcze jakiś wątek, ale potem wróciliśmy do tego, więc oczywiście zapomniałem, co to był za wątek. Aha, że wydaje mi się, że to ta współpraca została zakończona w sposób troszeczkę gwałtowny i taki niefajny. Właśnie, tu jest troszeczkę taki plot twist. Czy to był niefajny sposób, czy to się odbije źle, czy to wyjdzie na dobrze, czy na złe? Będziemy starali się też trochę odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. W każdym razie, to DLC, tak, więc chciałem zrobić, chciałem z tej soli do tej rany dosypać, no to dosypuję już w tym momencie. DLC zostało, jakby, to jest potwierdzone info, ja nie spekuluję teraz. DLC było w produkcji, nie wiemy na jakim stadium, nie wiemy też na jakiej skali, ale znając Lariana, to nie było raczej specjalnie liniowe na 10 godzin. Ja tak myślę. Przepraszam. Jest to wielka tragedia, zostało to zabite. I kurczę, no co ja mam tu powiedzieć, no chyba to jest oczywiste, że to była wielka tragedia dla wszystkich, dla zysków Lariana też, ale akurat to jest, oni nie patrzą tak na to. I myślę, że każdy po paru miesiącach albo nawet po miesiącu od premiery trzeciego Baldura spokojnie mógł w ciemno założyć, okej, kiedy Baldur 4, kiedy Baldur 5, w sensie wszystko wybuchło, tak? Gra fenomenalna, gra dla dekady dla niektórych, wszystkie możliwe tytuły, nagrody zdobyte, Larian w ogóle, kwestie sprzedażowe, to wszystko, wiadomo o co chodzi. I naturalnym byłoby myślenie o kolejnych częściach, tak? Tylko, że teraz właśnie to jest ciekawostka przyrodnicza, kolejnych części nie będzie, a przynajmniej nie będą miały na pudełku loga Lariana. Ponieważ współpraca została zakończona, tak jak mówiłem, i na pewno Wizards of the Coast, czyli właściciele D&D, będą chcieli milkować dalej markę. To nie podlega jakby wątpliwościom. Tylko, że oni sobie nie zdają sprawy z jednej rzeczy.
Baldur's Gate 3 był absolutnym gołtem, nie dlatego, bo był osadzony w D&D uniwersum, tylko dlatego, że został zrobiony fantastycznie przez Lariana. Co, ja muszę szybciutko jedno zdanie powiedzieć tutaj, bo właśnie to usłyszałem i ten trigger był dla mnie. Hot take, może nie hot take, nie mam pojęcia, ale mam głęboką opinię i głębokie przekonanie, że moja opinia jest zgodna z prawdą i jest słuszna. To, że Baldur musiał się kurczowo trzymać zasad z D&D, moim zdaniem jest wadą, ponieważ masz na sobie łańcuchy i nie możesz pewnych rzeczy zrobić inaczej, choćbyś chciał. I tak, nie bezpodstawnie na dzień dzisiejszy już są mody, które absolutnie łamią wszystkie powiązania z D&D. Można sobie wygooglować na Nexusie, czy też na Aftasie o modach, zaraz będziemy też sobie wspominali. Moim zdaniem trzymanie się tego D&D po prostu, wiesz, to jest fajne, gracze są z tym zaznajomieni, to pozwala trafić w konkretny audience, to potrafi trafić w konkretnych graczy, siema, robimy D&D, jesteś zainteresowany, tak, ja lubię D&D, ale dla osób, które nie są fanami D&D, tylko są fanami gier, moim zdaniem Baldur's Gate 3 byłby lepszą grą, gdyby nie był tak bezpośrednio związany z zasadami D&D. I powiem jeszcze jeden hot take, pomimo absolutnego uwielbienia Baldura III, uważam, że Divinity II, czyli poprzednia gra Lariana, miała lepszy kombat, ponieważ była niezależna, nie była związana i pozwalała na tworzenie czegoś oryginalnego. Jest to pewna teoria. Nie będę się wypowiadał co do niej. Z tego, co mi wiadomo, był pewien popyt na grę, taką prawdziwą grę mięsistą AAA osadzoną w świecie Dungeons and Dragons. Mhm. To jest to, co ja wiem. Teraz, znaczy oczywiście, możemy gdybać, co by było, gdyby Baldur's Gate 3 nie musiał się słuchać tych mechanik piątej edycji, no ale to nie wiem, czy to gdybanie do czegoś doprowadzi. Poza tym troszeczkę, panie, ej, znowu spoilerujesz. Może być. I ty wiesz, co chodzi. Wracając do mojej myśli oryginalnej, Baldur 4, 5, 6... będzie na pewno może nawet te postacie, które wedle mojej wiedzy może mnie tutaj poprawić, panie, i one też należą do, nie należą do Lariana, należą do Wizards of the Coast, w sensie Astarion, Shadowheart i tak dalej. To jest chyba IP wizardowe. No wydaje mi się, że skoro, wiesz, oni, mi się też wydaje, że oni w ogóle stracili prawa do Baldura, że to po prostu Baldur nie jest już ich marką, więc jeżeli masz postaci w lorze w grze, do których nie masz praw, jakby nie, to się wydawało. Nie możesz korzystać z nich. Ale to, wiesz co, powiem ci ciekawostkę. Larian nie ma zwyczaju korzystania z tych samych postaci. Oni lubią, nawet jeżeli robią kontynuację. Znaczy, okej, jedną rzecz, bo może jeden z 13 graczy tych Divine Divinity, czyli tych absolutnie pierwszych gier Lariana, może mi poprawić i powiedzieć, że gadam bzdury. Ja grałem w jedynkę i dwójkę Divinity, nie znam twórczości Lariana, tej absolutnie pierwszej, one w ogóle nie były zbyt dobrymi grami z tego, co słyszałem, aczkolwiek tak mówię, sam nigdy nie próbowałem, ale co chcę powiedzieć, to, że będzie to moim zdaniem śmieszne, jeżeli teraz zobaczymy Baldura IV, bo wiesz, Wizardzie prawdopodobnie sprzedadzą prawa do Baldura, nie wiem, EA będzie chciał nafarmić gotowy, trzepiąc na trailerach Shadowheart i Astariona i tak to pewnie będzie wyglądało i to moim zdaniem byłoby bardzo śmieszne, bo Larian nie ma tendencji, przynajmniej z tego, co ja wiem, tworzenia kontynuacji gier z tymi samymi postaciami. Oni właśnie wolą napisać postać od A do Z w jednej grze i wyczerpać kompletnie jej wątek, bez żadnych cliffhangerów i wiesz, co było gdyby. Więc po prostu uważam, że byłoby to śmieszne, gdybyśmy zaczęli Baldura IV, a tam Astarion i Shadowheart sobie za rączkę chodzą, bo byłoby to kompletnie nie w stylu Lariana. Znaczy, tak będzie raczej, bo wyjdzie Baldur's Gate 4, będzie na trailerze Shadowheart, żeby wiadomo poruszyć ten sentymentalizm i żeby ludziom się wydawało, że to okej, to ciągle jest ten Gold, ciągle jest Larian, tylko w tym Baldurze stworzonym przez EA albo cokolwiek to będzie, Shadowheart będzie nie taka, jak ją zapamiętaliśmy, dobra, powiem to bardzo naokoło. Jakby bottom line mojej myśli jest taki, że te kolejne gry będą na pewno milkowane, bo Wizards of the Coast mają teraz to, co miał kiedyś Ubisoft z Assassinem przed lata temu i na pewno będą chcieli to milkować, tylko nie dajmy się nabrać na to, drodzy słuchacze, bo to nie będzie to samo. Ja wiesz, co powiem więcej, Baldur's Gate 4 ja bym szerokim łukiem omijał. Właśnie pięknie
super, że powiedziałeś to, co powiedziałeś, bo właśnie chciałem powiedzieć, że znakomity byłby zwrot akcji, gdyby się okazało, że Baldur, IP Baldura dostanie jakieś, wiesz, mega grupa pasjonatów, wiesz, wyjadacze, koneserzy, jak nasi słuchacze, i rzuciliby się na tego Baldura i zrobiliby jakiś, wiesz, majstersztyk, a potem tacy panowie Jay by mówili, tylko doją hajs. Więc szczerze, ja wolałbym być w błędzie. Ja oczywiście. No, przecież... To jest lepszy timeline, to jest po prostu lepszy wybór, ale ja wątpię, że to się wydarzy. Panie Jay, absolutnie. Ja też życzę absolutnie każdemu graczowi grania w dobre gry i dostawania dobrych gier. Wiesz, to, że realia często są inne i priorytety często są inne, to nie znaczy tego, że ja jestem dobrym człowiekiem, życzę wam dobrych gier. I wiesz co, chciałbym troszeczkę jeszcze powiedzieć a propos tego dojenia, bo ty to przedstawiłeś jako taki, wiesz, fakt, że to na pewno się wydarzy i tak dalej. Ja minutę dosłownie poświęcił na ten wątek. Wiesz co, oczywiście, jeżeli wiemy o co chodzi w gamingu, tak? Oczywiście są drobne wyjątki, między innymi Larian, o którym dzisiaj jest materiał. Chodzi o pieniądze, ja to wiem, ty to wiesz, każdy z naszych słuchaczy to wie, jest to kompletna wiedza codzienna. Dlatego rozumiem, dlaczego zakładasz to za pewnik, że będzie na tym trailerze, będą, przepraszam, postaci z Baldura III, że będzie Baldur IV. Ja to rozumiem, ale wiesz co... Zastanawia mnie też trochę to w kontekście siły marki, bo bardzo często zapominane jest o tym, że ponad 90% społeczeństwa, jeżeli chodzi o gry, czy jakiekolwiek inne media, czy też rozrywkę, nie mają wiedzy na temat produktów i tylko ta mniejszość się interesuje. Wiesz, jeżeli załóżmy, przewijmy się 5 lat do przodu, wychodzi Baldur 4, czy myślisz, że więcej niż 40% potencjalnych graczy będzie wiedziało, że to są inni ludzie? Przecież oni zobaczą, okej, okay, Baldur 3 był fajny, słyszałem, bo nie, kolega mi o tym mówił, Baldur 4 też będzie fajny, nie? Myślę, myślę, że to będzie dużo mniej procentowo. Myślę, że to będzie 15% i te ktokolwiek by nie stworzył następnego Baldura, doskonale sobie zdając z tego sprawę. Tak, no właśnie dlatego właśnie poruszam ten wątek w kontekście tego, że stawiasz tak o pewnik, bo są logiczne pobudki, żeby tak myśleć. No, właśnie fajnie jest zawsze mieć taką perspektywę, że jeżeli ty coś wiesz, to, znaczy nie mówię o tobie, tylko mówię o ludziach ogólnie, że jeżeli człowiek coś wie, to mu się wydaje, że to jest oczywiste i każdy to wie. I tak jak my i nasi słuchacze, wszyscy wiemy, że Larian nie będzie robił następnego Baldura i jest to dla nas coś takiego, że no, powietrze jest powietrzem. To wiesz, czy gracze FIFA w ogóle wiedzą, czym jest EA, tak? Osoby, które lubią sobie kopnąć piłkę raz w niedzielę, wiedzą, że EA zarabia na mikrotransakcjach dla dzieci w grze z hazardem. No nie, to jest, wiesz, to jest wiedza odrobinę głębsza. Tak. Więc zamykając ten wątek po prostu... Dokładnie, zamknijmy ten wątek, nie idźmy w tamtą stronę. Panie, ja chciałem się spytać jeszcze jedną rzecz związaną bezpośrednio z Baldurem III. Ja wiem, że ty bardzo mnie mówiłeś, że jesteś zadowolony z tego, jak mody zostały zintegrowane przy okazji najnowszego patcha. Rozwinąłbyś troszeczkę wątek, bo moim zdaniem to będzie ciekawe, jak sobie porównamy to na przykład do takiej Bethesdy i Starfielda i płatnych modów na Xboxie i tego typu wynalazków, nie? Jest to śmieszne, że wypowiadasz wyraz mody i po prostu w pakiecie musi być Bethesda. Musi, to jest, wiesz, po prostu musi być. Słuchaj, Skyrim to Skyrim, tak? Tak. Płatne mody, no. Też płatne mody. Dobra, panie Jay, ja bardzo chętnie rozwinę wątek bardzo szybciutko. Larian, tak jak miał to w zwyczaju Divinity 2, czyli poprzedniej gry, jak mówiłem już 20 razy, tam przy okazji właśnie tej edycji GOTY, czy tam tej edycji Divine Edition, nie wiem, jakoś tam się nazywała ta edycja, dostali, zaimplementowali najpopularniejsze mody z różnych stron moderskich, chyba z jednej konkretnie, do samej gry i było można było połączyć grę z stroną moderską i po prostu z klienta, z menu gry pobierać i instalować sobie mody. Było to niesamowite pójście na rękę graczom, w ogóle ułatwienie im jeszcze większego korzystania z przyjemności, możliwości tego, co można zrobić z grą i tak dalej. No i dokładnie to samo spotkało Baldura III. Nawet powiedziałbym, że nie dokładnie to samo, tylko jest jeszcze lepiej, ponieważ ten menu moderskie, czy tam z modami zostało
mega rozbudowane, ja tam przeglądałem sobie, ja niestety nie korzystam z modów, bo one wyłączają możliwości zdobywania różnych achievementów, a chciałem sobie jeszcze kilka takich rzadszych achievementów, których za pierwszy raz nie wyłapałem, pokorzystać i się wkurzyłem, bo właśnie nie można przy modach dostawać achievementów. 0 na 10, unplayable, przykro mi. Tak, prawdopodobnie nawet na 100% można jakoś to obejść, ale ja już nie chciałem się z tym bawić, tylko po prostu zaakceptowałem, że nie będę grał z modami przy tej okazji. Więc kończąc temat modu, została zaimplementowana cała mechanika dodawania modów z panelu gry. Jest to zrobione bardzo dobrze, są znakomite filtry, są tak jakby... ojej, zbrakło lepszego słowa tytułu, ale to jest fatalne słowo. O, kategorie, tego słowa szukałem. Wiesz, nawet masz kategorie quality of life, możesz sobie pofiltrować, które są najlepsze, najpopularniejsze. Tak, wchodzisz w to menu modów, otwierasz sobie i tam się otwiera taka właśnie, powiedzmy, konsolka, okienko, cokolwiek. I tam sobie właśnie masz różne właśnie filtry po różnych bardzo ciekawych kategoriach. I to jest naprawdę, operowałem na tym i bardzo dobrze to działa i powiem, moim zdaniem coś bardzo fajną ciekawostkę. Jest mod do strony z modami w grze, żeby jeszcze dodać jakieś tam przyjemniejsze operowanie na tym. Właśnie nie do Nexusa, tylko jest mod do tego, co już jest w grze, nie? Tego tam menu modów, tak? Więc jest mod do menu modów w grze, więc to jest bardzo śmieszne. Kurczę, ten Larian to jednak lubi wychodzić tak naprzeciw graczom. Oj tak. Chłopaki są dobrzy. Ale wydaje mi się, mogę się mylić, ale czy to nie było, oprócz tego menu, o którym mówisz, do ściągania modów, nie było tak, że pewne mody zostały bezpośrednio zintegrowane z grą przy okazji jakichś patchów? W sensie, że nie możesz ich zainstalować, po prostu są. Nie? W sensie, bo pamiętam, że... plików gry, to nie mam pojęcia. Tak, bo pamiętam na przykład, że przy okazji Wiedźmina trzeciego tak było, że przy okazji jakiegoś patcha wyszedł właśnie mod, który był bardzo popularny na Nexusie. Okej, okay, nie wiem, wiesz? Te wiem. Tekstury od Hulka Hogana, na pewno znacie tego modera, da, który robił tekstury, podbijał przy okazji Wiedźmina czy Cyberpunka. I tak mi coś świta, że oprócz tego całego feature'a właśnie, o którym mówiłeś, tego menu, pewne mody zostały jakby zintegrowane. W sensie nawet nie wiemy, że to są mody, bo one zostały zintegrowane z grą, zostały na stałe. Nie możemy ich nie mieć, nie? Rozumiecie, tak, o co mi chodzi. Ale to wiesz co, zamknąć temat modów. Ja uważam to za po prostu piękne, jak po raz kolejny Larian takim właśnie zachowaniem, czyli zaimplementowaniem modów do gry, wiesz, oni sami to zrobili, zaprogramowali, żeby była taka możliwość. Tam oczywiście są te najpopularniejsze mody z Nexusa. Oczywiście operujemy na tych samych modach, ale podaje mi się kontrast, tak, że oni po prostu wychodzą, wyciągają rękę, mówią, ej gracze, my pomału kończymy pracę nad Baldurem, ale chcemy, żebyście wy się dobrze bawili. Macie tutaj, bawcie się, róbcie co chcecie. Potrzymacie BFSD. Siema, chcesz moda? Chcesz niebieski statek? $10. Chcesz moda na pluszaka w statku? $12. No to jest po prostu, kurde, kontrast jest piękny i na podstawie tego kontrastu można wyciągać wnioski. Ja już naprawdę nie będę się tutaj odpalał, ale chyba już, jeżeli ktoś nas słucha, to zna nasze zdanie na ten temat, ale płatne mody to jest po prostu zaprzeczenie idei modów, samej koncepcji modów, więc nawet... Dobra, nie będę się triggerował. Panie, ej, mamy tutaj kolejny taki punkt pod tytułem co dalej z Baldur's Gate jako uniwersum, przepraszam, ale wydaje mi się, że już troszeczkę to powiedzieliśmy. Chcielibyśmy coś dorzucić do tych myśli? Wiesz co... Wydaje mi się, że temat został wyczerpany. Uważajmy na to, co się podaje pod Baldura, bo może to Baldurem nie być. Okej, okay, dobry ten. Hashtag można z tego zrobić. Nie, ale na serio, to dojenie postaci. Kurczę. Naprawdę, ja nie mam problemu z tym, żeby odczekać to, co mówię teraz. Nie? Ja też. Nie mam problemu, bo fakt, że ja będę musiał coś odczekiwać, to znaczy, że wszyscy wygraliśmy. Wszyscy my gracze wygraliśmy. Ale ja nie wiem, czy to się wydarzy. Ja nie wiem, czy to się wydarzy. Baldur's Gate 4 wyjdzie, nie wiem kiedy, ale Baldur's Gate 5 wyjdzie rok po czwórce i tak będzie to dojone i to będzie ogromna... Kurczę, to będzie jedna z większych pułapek, jak sobie teraz o tym myślę, jeśli chodzi w ogóle o gaming. No, kto nie słyszał o trzecim Baldurze?
Nawet to w ogóle się przebiło poza strefę gamingu. To był taki jakby zasięg tego wszystkiego, tak to wybuchło. To się przebiło do mainstreamowych mediów. Więc to będzie po prostu idealny trap zastawiony, mówię tutaj o czwórce, na po prostu no, ludzi, którzy mnie siedzą w temacie. I kurczę blaszka, czarno to widzę. Ja widzę wszystkie najgorsze scenariusze, które się zniszczają tutaj, nie? I właśnie mam rzecz, która bardzo dobrze, że mi się przypomniała. Jest to spontaniczne przypomnienie zupełnie. Ja swego czasu, kiedy planowaliśmy nagrywać przedtem o Badurze, właśnie trochę tych zerwaniach z Blizzardami i tak dalej, robiłem sporo researchu i no, przypomniało mi się coś kluczowego moim zdaniem, mianowicie nie wiem, czy wiecie państwo słuchający, nie wiem, czy ty, wiesz ty, panie szanowny Jay, ale Wizardzi pod względem swoich praktyk i swojego podejścia do konsumentów no uczyli się od najlepszych, czyli od na przykład EA, są paskudni i wiele osób uważa, że D&D przez to, co Wizardzi robią z D&D, jest praktycznie niegrywalne i powiem dlaczego, żeby nie było, że mówię o opinii, nie podając powodu, dlaczego mam taką opinię. D&D, oczywiście jedna rzecz, ja się nie znam, nigdy nie grałem w tabletopa, jest to kompletnie nie mój konik, jeżeli chodzi o gry fizyczne, a nie gry wideo, więc wyłącznie czerpię z informacji, które dostałem, ale D&D, z tego co dowiedziałem się, genezę ma bardzo przystępną dla gracza, tam, że dosłownie pen and paper wyciągasz i oczywiście to się zaczęło rozrastać i dochodziły pewne dodatki, rzeczy, więcej wymagań i tak dalej, ale D&D jako geneza powstania była bardzo prostym RPG-iem, który wymagał bardzo niewiele, jeżeli chodzi o zasoby finansowe czy materialne, co idealnie komponowało się w myśl tego, że D&D to jest ekstremalnie kreatywna gra, tak? Tak, dokładnie. Opowiadasz... Przepraszam, ale... Taki jest w sumie cały koncept tego tabletopa, że masz po prostu długopisik, jakąś karteczkę i dosłownie kostkę albo dwie, albo nawet możesz ty nie mieć, tylko tam Dungeon Master będzie miał, nieważne, ale potrzebujesz przede wszystkim kreatywności, nie? I to ten próg wejścia finansowy czy sprzętowy, jakkolwiek by to nie nazywać, jest żaden. Nie? No i teraz właśnie to się zmieniło, ponieważ Wizardzi zaczęli ekstremalnie monetyzować uniwersum na sklepie z jakimiś tam, wiesz, bo tam teraz tego jest znacznie więcej potrzebnych akcesoriów. Ja nie chcę się o tym osobiście wypowiadać, bo tak jak powiedziałem, nie jestem w tym kompetentny, nie mam własnego doświadczenia, więc troszeczkę na walidację moich słów mogę was odesłać do jakiejś oficjalnej strony z akcesoriami, czy też takim podręcznikiem gracza D&D i teraz, żeby rozgrywać takie sensowne kampanie D&D, to są kwestie $1000. $1000 z czegoś, co ma genezę, jako ej, jesteś kreatywny, tak, weź długopis i ołówek i kartkę i kostkę i gramy przez 15 godzin. Teraz jest to prestiżowy, nie chcę powiedzieć sport, chociaż dzisiaj skoro szachy są sportem, to D&D też może być, ale jest to prestiżowe zajęcie dla bogatych ludzi i dlatego, jeżeli mówimy o Wizardach, którzy poszli w tą stronę, to ja bym się, wiesz, ja rzuciłem cię w tym materiale, że będą sprzedadzą się EA, w ogóle bym się nie zdziwił, jeżeli miałby Baldur następny, mikrotransakcje, lootboxy, w ogóle bym się nie zdziwił, ponieważ Wizardzi są po prostu chciwi. Wedle mojej wiedzy Wizards of the Coast i co za tym idzie studio należące, studio władające, mające na własność Wizards of the Coast, czyli Hasbro, to jest najgorsze z najgorszych, jeśli chodzi. To są typowi panowie w garniturach. No to hajs, pieniądze, zielone dolary, zielone hajs, pieniądze. Na takiej zasadzie. Co jest ciekawe, jak sobie spojrzymy troszeczkę w kontekście ich współpracy z Larianem. Robi się taki ciekawy kontrast, nie? Tak. Można nawet pójść o krok dalej i sobie zadać pytanie, jakim cudem ta współpraca wytrzymała tyle, ile wytrzymała i w ogóle się jakkolwiek ułożyła, żeby Baldur's Gate 3 ujrzał światło dzienne. Ale to już jest... poboczna myśl moja. Tak. Co jeszcze chcieliśmy poruszyć w tym materiale? No, ja bym chciał powiedzieć... około larianowe newsy, nie?
Tak, ja bym chciał, ja może zaczął, ty się rozwiniesz. Bardzo uważam, a propos inteligencji, o której wspominałeś już dzisiaj, ja też uważam właśnie to za bardzo taki pomysł, ponieważ Larian tak porozrzucał się po mapie świata, aby prowadzić 24-godzinny cykl produkcji i jestem wielkim fanem. I oni mówili, oglądałem ich materiał tłumaczący koncept, są tak porozrzucani, że pokrywają aktywnymi godzinami pracy wszystkie strefy czasowe, przez co gdy jeden zespół kończy są zmiany, idzie spać, cokolwiek robić, to przy pomocy jakichś tam serwerów, czy oczywiście internetu szeroko rozumianego, przesyłają sobie swój progres i osoba jeden pracuje po osobie dwa, przez co będą potrzebowali 24... Tak, tak, tak. Jest autentycznie po prostu podtrzymywany regularnie 24-godzinny cykl produkcji i naprawdę jest to coś, co czapki z głów, wybitny moim zdaniem pomysł. Oczywiście w praktyce pewnie będą z tym problemy, nie? Bo to zawsze jakaś konfrontacja dwóch ludzi, dwóch pomysłów i tak dalej, ale wierzę, że sobie dadzą radę. Wiesz co, to brzmi jak taki big brain time, taki life pro tips, nie? Tak, tak. Czasami tak. Się w internecie można poczytać. Nie, fajny koncept. Swoją drogą Larian mówi, że tutaj się rozrzucał po świecie, no i też w wyniku tych rozrzucań trafił do Warszawy, ponieważ jakiś czas temu otworzyli właśnie studio w stolicy. Ciekawa trivia jest taka, która mi osobiście bardzo się podoba, bo lubię takie przywiązanie do szczegółów. Zazwyczaj w grach, ale jak widać nie tylko. Mianowicie Larian ma w każdy oddział Lariana ma swoje oddzielne logo, to znaczy ono jest utrzymane w pewnym themie, powiedzmy, w pewnym stylu. I art stylu. Także art stylu, że wiesz generalnie, że to jest Larian, ale nie jest to zawsze takie samo logo. I to nawiązuje do miejsca, do kraju, w którym jest dane studio. W związku z czym warszawskie otrzymało takiego zarąbistego husarza, oczywiście właśnie w tym art stylu larianowskim. Bardzo mnie to jara. Po prostu też. Uważam, że to jest super, szczerze. Ja tak samo. Tyle trivi. No i co? Co byś powiedział, panie Ej, żebyśmy podsumowali to wszystko, co dzisiaj sobie mówiliśmy? Jak to może wyglądać, jeśli chodzi o Lariana, patrząc na przyszłość? Czego możemy się spodziewać po kolejnej ich grze? Bardzo, bardzo chętnie, bardzo chętnie. A szkoda, że mamy 40 minut materiału, bo tu godzinę można by o tym gadać. Więc... Ja staram się, tak, się tutaj, jak trochę pewnie słyszysz, zachowywać ramy czasowe jakiekolwiek. Tak, wiesz co, jeszcze na sekundkę wróciłem tego husarza. Mhm. Lubię to, ja też to lubię. To jest taka mała pierdołka. Naprawdę, no wiesz, tam mógł być kartofel, nie? I też Polacy tak. By się nie obrazili. Oczywiście. Albo cebulę. Tak, no. Jednakże jest husarz. Tak. Dobra, uspokoję się, ale trochę mnie zlokautowałeś tą cebulą. Nie no, jakby ja tam... Okej, dobra, nie idźmy w tamtą stronę. My też jesteśmy Polakami. Tak, oczywiście. Więc, nie, ale na serio, słuchaj, panie Ej, bo my tutaj już sobie gadamy, dobrze wiesz, że o Larianie moglibyśmy spędzić kolejne 3 godziny, tak. Ale nikt nie ma na to czasu. Ja pozwolę sobie zacząć, jak prawdziwy rasowy gentleman, to podsumowanie pięknie. Materiału, co z Larianem na przyszłość. Myślę, że pierwszą rzeczą, która przychodzi ludziom mi, zainteresowanym, czy bardziej takim commonowym graczom do głowy, to jest w kontekście tego przerwania współpracy z Wizardami, tragedia, że to jest najgorsze, co się mogło wydarzyć, najgorszy po prostu timeline, nie będzie Baldura 4, a jak będzie, to w ogóle, no, źle. Moim zdaniem, które jest skromne, oczywiście, Larianowi może wyjść na dobre. Oczywiście. Zerwanie z Wizardami i z tym całym korpo złem, mówię dyplomatycznie, ponieważ Larian to jest studio, które jest bardzo, bardzo kreatywne. I tak jak ty mówiłeś, pani Ej, że uważasz, że na przykład taki kombat był lepiej zrealizowany, był głębszy w Divinity, to jest tylko jedna z rzeczy, które... To jest tylko jedna z mechanik. Wyobraźmy sobie, jeżeli Larian teraz, będąc już po Baldurze III, mając pieniądze zarobione na grze Baldur's Gate 3, mając doświadczenia wyciągnięte z produkcji tej masywnej, fenomenalnej po prostu giereczki, i oni uzbrojeni w to wszystko, na pewno też w większą ilość ludzi, w te wszystkie studia, podejdą z czyściutką kartką do stworzenia czegoś zupełnie nowego. Nawet nie mówię tutaj o Divinity Original Sin 3. Jak dla nich to może być kompletnie nowe IP. I oni nie będą... oni będą kompletnie unchained. Nikt nie będzie mówił...
co mają zrobić, bo to nie będzie czyjeś jakby, że tak powiem, uniwersum, tak jak było przy okazji D&D. To będzie 100% kreatywność Lariana. I nie wiem jak ciebie, znaczy dobra, kłamie, wiem jak ciebie, ale i to po prostu jara nas. Myśl, że Larian będzie taki uncapped, taki to moja finalna forma. Myśleliście, że Baldur's był trzeci, nic nie widzieliście. To teraz jest moja finalna forma. Patrzcie na to, nie? Jeśli chodzi o design gier. To ja mam coś, co bardzo wesprze ten twój punkt widzenia. Mianowicie spojrzę to zupełnie troszeczkę głębszej perspektywy, z innego kąta w ogóle. Zobacz, Larian, pomimo tego, jak ekstremalnie wybitną grą było Divinity 2, nie sprzedało się sprzedało się dobrze, bo jakość by się tak broniła, że nawet gracze, wiesz, niezaznajomieni sięgnęli, ale to nie podbiło świata. I ja właśnie dlaczego, wiesz, to jest inny punkt widzenia. Zobacz, czy Baldur's Gate potrzebował kontynuacji? I trochę patrząc na fabułę, trochę patrząc na to, że oficjalnie to, co się wydarzyło w jedynce i dwójce, nie ma żadnego sensu. To, co się wydarzyło w trójce, ja nie będę nic spoilerował, ale jest pewien bardzo mocny zgrzyt tego, że rzeczy się nie pokrywają. Kluczowe rzeczy się nie pokrywają. Podpowiem, ma to związek z Balem i Dark Edge'em konkretnie. I moje pytanie brzmi, czy to nie jest troszeczkę, odrobinkę, tak, że oczywiście to jest, wiesz, ta foliowa czapka na głowie nałożona jest. Czy to nie jest tak, że, tak, czy to nie jest tak, że Larian wszedł w tak ekstremalnie popularne uniwersum, jakim jest Baldur's Gate, po to, żeby zdobyć troszeczkę rozgłosu? Czy to nie jest tak, że oni poszli na kompromis, na współpracę z Wizardami po to, żeby wejść w uniwersum, które jest, nie oszukujmy się, wiesz, Baldur's Gate 3, jeżeli grasz D&D, a gracze D&D były pierwszym targetem Lariana przy okazji tej gry, wiesz, czym jest Baldur's Gate. I czy to nie jest tak, że oni teraz zyskali ten rozgłos, ponieważ weszli w popularne uniwersum i nawet taki pan Jay, który nigdy w życiu nie byłby nawet w jednym promilu targetem tej gry. Ja jestem dobrym przykładem. Tak, zagrał w nią i mu się podobała. To czy nie jest tak, że oni teraz nie potrzebują rozgłosu, nie potrzebują głośnej nazwy, nie potrzebują czegokolwiek, a jedyne czego potrzebują to swojego talentu, który absolutnie już mają? I czy to nie jest tak, że oni mogą teraz olać Divinity, olać jakieś swoje poprzednie uniwersa, chociaż to tak wszystko się rozbijało w jakimś stopniu, to właśnie Divinity, wyraz uniwersum. Czy to nie jest tak, że oni mogą teraz sobie zrobić Wieśminkę 2. Tak? Losowy kompletnie, wiesz, losowy kompletnie przykład. Oni mają w tym momencie wszystko. Mają pieniądze, mają talent, mają ekstremalne doświadczenie, mają zespół, mają rozgłos, mają pieniądze, które mówiłem, ale mówię specjalnie po raz drugi. Mają wszystko. Oni teraz mogą zrobić wszystko. Podoba mi się, jak poszedłeś z tą myślą. Ja ją mogę nawet troszeczkę dalej podciągnąć. Co jeżeli oni podjęli się stworzenia trzeciego Baldura na zasadzie challenge'u? Bo też fajne, nie? Że sprostować takim głośnym oczekiwaniom. Podam się. Mówisz o tym lore, o tym kanonie, który już był wystarczająco pogmatwany przy okazji dwójki i jedynki. Ja w ogóle nie mam wiedzy na temat tych gier, więc się nie będę wypowiadał. Mówisz o tym, że no właśnie gdzie jest ten kanon, że są pewne wykluczenia przy okazji trójki. Można patrzeć na współpracę z Wizardami jak na coś, co musimy przeżyć, takie katowanie się, umartwianie własnego ciała, żeby potem wyjść z tego silniejszym. Na przykład, nie? Wiesz, to jest wciąż z kategorii teorii z czapką foliową, ale tylko może wyjść tam jak najbardziej. Ale ja podchwytuję twoją myśl po prostu. Tak. Pani A. Ciekawe. Też tak myślę. Dobra. Myślę, że plus minus to jakoś spakowaliśmy w sensowne zakończenie. Dobra, żeby była jasność, bo nie jest, to się nie zatraciło w tych naszych teoriach. Uważamy, że zerwanie współpracy z Wizardami wyjdzie Larianowi na dobre. I jakkolwiek by to niewyobrażalnie brzmiało dzisiaj, ich następna gra, która może się pojawić za 8 lat, nie mam absolutnie z tym problemu, może przyćmić trzeciego Baldura. Mhm.
Ja przede wszystkim uważam, że Larian to jest grupa niezależnych ludzi, którzy nie potrzebują już ani pieniędzy, ani uniwersum, ani czegokolwiek, bo Larian jest marką teraz samą w sobie, są sami samowystarczalni i wierzę w to, że obronią się jakością, nieważne czego by się dotknęli. Jakby spójrzmy na to, zróbmy na sam koniec szybciutkie porównanie z Divinity drugim. Jak oni stworzyli obiektywnie dobrą, głęboką, mechanicznie i fabularnie grę, wiesz to lepiej dużo niż ja, panie A, nie mając tego wszystkiego, o czym teraz mówimy. Mm-hmm. O pieniądzach, o rozpoznawalności, o doświadczeniu, o ludziach, o zasobach. Oni na Kickstarterze byli, by the way. No właśnie, kto grał w jak się nazywał ten pierwszy? Divinity pierwsze. To było Divine Divinity, ale mieli Divine Divinity. Kto tak, w to grał? Mieli... No, 13 ludzi. Osób. Ta, 13 no. osób, nie? Więc, no porównując do dwójki Divinity, to możemy się spodziewać prawdziwej gry Quadruple A od Lariana, tylko mówię prawdziwej teraz. Możemy chyba skończyć z tym akcentem. Wiesz co, ja tu zgadzam się, możemy skończyć i podsumowałbym to tym, że to był dla nas materiał pełen pasji, bo bardzo lubimy w taki sposób nagrywać materiały, wypowiadać się, więc jeżeli przyjemnie wam się słuchało do czegokolwiek, co robiliście, dajcie nam o tym znać, bo fajnie by było, gdyby materiały takie, które są no, pełne pasji z naszej strony, też spotykały się z jakimś odbiorem, więc po prostu jeżeli możecie wesprzeć tym lajkiem, to zróbcie. Dzięki. Tak, no bo to umówmy się, to nie były żadne hot newsy, to co my mówimy dzisiaj. Po prostu nam się zebrało na mówienie, w związku z czym mówimy. No i... tyle od nas. Do usłyszenia do następnego. Hejka.